Macie łąki umajone, góry doliny zielone. Chwalcie cieniste gajniki, źródła i kręte strumyki. Chwalcie cieniste gajniki, źródła i kręte strumyki. Co mi gra z morza falami, powietrzu buja skrzydłami. Chwalcie z nami Panią Świata. Jedna nasza wieniec plata. Chwalcie z nami Panią Świata. Jej dłoń nasza wieniec plata. Ona dzieł boskich korona, nad anioły wywyższona. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Choć jest Panią nieba ziemi, gardzi dary naszymi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny, choć chłodny poranek 2 maja. W Polsce obchodzony jako Dzień Flagi. Jutro 3 maja będziemy czcić Matkę Bożą, Królową Polski. Dzień ustanowienia, rocznica ustanowienia Konstytucji 3 maja. A dzisiaj wspominamy w liturgii świętego Atanazego. Święty Atanazy urodził się w Aleksandrii w 295 roku. Już jako diakon odegrał wybitną rolę na Soborze Nicejskim w 325 roku, który potępił naukę Ariusza, zaprzeczającą bóstwu Jezusa Chrystusa. Gdy został patriarchą Aleksandrii, niestrudzenie walczył słowem i piórem z arianizmem. Zachowując nieugiętą postawę w obronie prawd wiary, był 5 razy wydalany z Aleksandrii i spędził łącznie 17 lat na wygnaniu. Umarł w Aleksandrii 2 maja 373 roku. Sprawuję tę mszę świętą o Boże łaski dla Krzysztofa w dniu urodzin. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Atanazego, biskupa, na obrońcę wiary w bóstwo Twojego Syna spraw, abyśmy dzięki Jego nauce i opiece coraz lepiej Ciebie poznawali i goręcej miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie i napełniał się pociechą Ducha Świętego. Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. Znalazł tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od 8 lat leżał w łóżku. Piotr powiedział do niego: Eneaszu, Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaście swoje łóżko. I natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Libic i Saronu i nawrócili się do Pana. Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Lida leżała blisko Jafy. Gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że tam jest Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: przyjdź do nas bez zwłoki. Piotr przyszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i okrycia, które zrobiła im Dorkas za swego życia. Po usunięciu wszystkich Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. A ona otwarła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą. Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie i wielu uwierzyło w Pana. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary? Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary? Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezmę imienia Pana. Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary? Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych. Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary? O Panie, jestem Twoim sługą. Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezmę imienia Pana. Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary? Alleluja, 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 alleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Wielu spośród Jego uczniów, którzy to słyszeli, mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy, a gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem. Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie,
jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Słowo Ewangelii sprawdza nasze życie. Trudna jest ta mowa. Również uczniów interesowało to, co mówił Jezus oraz to, co chciał im dać. Co będę z tego miał, że będę przyjmował ciało Chrystusa? Dla tych, którzy cenią sobie przede wszystkim to, co widzialne, czyli pozycję polityczną, społeczną, prestiż wśród osób liczących się w pewnych kręgach, konkretne środki materialne, umożliwiające życie na określonym poziomie, propozycja Jezusa jest nieprzekonywająca. Uczniowie posiadali dar słuchania Mistrza, chodzili za Nim, widzieli cuda, które czynił. To, co im mówił, miało być rozstrzygające dla dalszego życia niektórych z Jego uczniów. Pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Słowa Pana były szokujące. Czy człowiek w sytuacji krytycznej, zagubiony w absurdzie, może jeszcze coś zrobić, żeby uwierzyć Bogu? Ten stan, w którym żyjemy, jest czasem nienormalnym. Czujemy podskórnie, że po prostu ktoś, używając biednego wirusa, próbuje nas uzależnić od siebie, może nawet więcej. Próbują nas zniewolić. Są różne teorie mówiące o tym, że coś tam w tych testach jest. Większość nie skutkuje, większość nie jest dobra. A że wielu mówi, że po tym okresie pandemii przyjdzie okres, jak to powiedział minister w Polsce, ten od zdrowia, wyszczepienia, tak jak zwierząt, wyszczepienia Polaków. Nie zdejmiecie maseczek, dopóki was nie wyszczepię. Tak jakiś tam minister powiedział. Drodzy moi, przecież wiemy, że potrzebna jest zgoda, ważna jest nasza wolność. To rodzice i mądrzy ludzie mają decydować, czy kogoś wyszczepić, czy nie wyszczepić. Każdy ma wolną wolę. Drodzy moi, i w tym czasie przychodzi nam z pomocą Matka Boża. I te dni są bardzo ważne. Wczoraj, jak pamiętacie, oddaliśmy siebie w akcie konsekracji Matce Bożej. Jutro 3 maja. Dzień bardzo ważny dla nas, dla naszej ojczyzny i dla nas, Polaków, zgromadzonych, mieszkających tutaj w Kanadzie. Przedstawiciele Kościoła, biskupi zbiorą się przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze i w akcie oddania, akcie konsekracji Polaków oddadzą wszystkie sprawy, trudne sprawy Matce Bożej, Królowej Polski, Królowej Korony Polskiej. Dlatego już dzisiaj, w sobotę, w ten Dzień Maryjny, chcemy przygotować się, ażeby także konsekrować się, oddać Matce Bożej. Przygotujmy się do tego duchowo, przez modlitwę, przez śpiewaną razem z nami litanię loretańską, przez różaniec święty, który w sposób szczególny chcieliśmy odmawiać codziennie, ale szczególnie w sobotę, ażeby to nasze wołanie,
to nasze błaganie zostało przyjęte przez Matkę Bożą, która zawsze w trudnych momentach była z Polską, była z Polakami. Słowa Ewangelii są dla nas wszystkich, i dla wierzących, i dla niewierzących. I miejsce w Kościele, może jeszcze 2-3 tygodnie trzeba poczekać, ale będzie wolne dla wierzących i dla niewierzących. Może zwłaszcza dla tych drugich, którzy pogubili się po drodze życiowej. Dlaczego tylko niektórzy dochodzą do wiary? Im więcej rozważam, tym bardziej rozumiem tych uczniów, którzy powiedzieli: trudna jest ta mowa, któż może jej słuchać? A potem odeszli. Także można widzieć, można słuchać, można nawet dotykać i nie uwierzyć, i pójść swoją życiową drogą. Można być takim Tomaszem. Jeżeli nie dotknę, nie uwierzę. Ale ja życzę wszystkim wam, drodzy parafianie i przyjaciele, ażeby łaska wiary dotknęła was wszystkich, poruszyła, i byście oddali swoje życie Bogu, byście oddali swoje życie niepokalanemu sercu Matki Bożej. Przez Jezusa, zwycięzcę śmierci, przedstawiennictwo Matki Bożej, Królowej Polski, zanieśmy do tronu Bożego nasze dzisiejsze intencje. Niech mają w prezbiteriach i diakonach oddanych współpracowników, aby wielkanocne światło rozbrysło pośród ludów i narodów, oświetlających wszystkim ścieżkę życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przystępujący do sakramentu bierzmowania, niech odnowią w sobie pragnienie dochowania wierności przyrzeczeniom chrzcielnym, aby nigdy nie ustało w nich dążenie do zjednoczenia z Chrystusem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pracujący, niech otrzymują sprawiedliwą zapłatę, a bezrobotni znajdą zatrudnienie, aby nikt nie miał poczucia wyzysku i odrzucenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Zagubieni, niech odnajdą utraconą wiarę i sens życia, aby podołali doświadczeniom losu i podjęli stojące przed nimi zadania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszyscy uczestniczący w składaniu tej ofiary, niech zawsze dążą do tego, co w górze, gdzie jest Chrystus zmartwychwstały, aby Bóg był uwielbiony w swoich wyborach, wybranych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Mówi się także o Boże łaski dla Krzysztofa w dniu urodzin, za którego sprawuje tę ofiarę. O dary dla niego, łaskę zdrowia, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Błogosławimy Cię, Panie, za Twoją potęgę, która zajaśniała światu przez wielkanocne wydarzenia. Pokornie prosimy, przyjdź z pomocą wszystkim, za których się modlimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, który Tobie przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich, który Tobie przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, wejrzyj na dary, które składamy, obchodząc wspomnienie świętego Atanazego, spraw, abyśmy zachowali nienaruszoną wiarę i przez świadectwo złożone Ewangelii osiągnęli zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami i z duchem Twoim w górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, obchodząc wspomnienie świętego Atanazego i czcząc Matkę Bożą, niepokalaną dziewicę. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Thank you.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Douglasem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Atanazem, dzisiejszym patronem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego z ufnością wołamy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, Chrystusa, który jest Bożą mocą i Bożą mądrością. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez ten sakrament udzielaj zawsze życia i siły swojemu Kościołowi, który w łączności ze świętym Atanazem wyznaje prawdziwe bóstwo Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wozu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Zachęcam, by włączyć się do śpiewu Królowej Anielskiej Śpiewajmy, strona 58, a po pieśni będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania Matki Bożej Loretańskiej i akt oddania Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Królowej Anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy jej skroń, jej serca w ofierze składajmy, ze łzami wołając do. Matką nam.
Zbawcza hostio, godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram. Mój srogi lęka wiernych ci, daj siłę pomoc ze Módl się za nami.
Panno łaskawa. Módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. W zwierciadło sprawiedliwości. Módl się za nami. Stolico mądrości. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Dom jest złoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo Zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo świata, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami.
Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W pierwszą sobotę miesiąca maja chcemy oddać swoje życie, naszych rodzin, naszej Ojczyzny, niepokalanemu sercu Matki Bożej. Matko nasza, razem z nami przebłagaj Syna swego za wszelką niewdzięczność ludzką. Niech to nabożeństwo będzie wyrazem dobrej woli, zadośćuczynienia za grzechy nasze i wszystkich ludzi, zwłaszcza w tym czasie pseudopandemii. Niepokalane serce Maryi, ściśle złączone z sercem Pana Jezusa, wstawia się za światem całym. Niepokalane serce Maryi, świątynio Ducha Świętego, wstawia się za światem całym. Niepokalane serce Maryi, czcigodne mieszkanie Trójcy Przenajświętszej, wstawia się za światem całym. Niepokalane serce Maryi, zachowane od skazy grzechu pierworodnego, wstawia się za światem całym. Niepokalane serce Maryi, błogosławione między sercami ludzkimi, wstawia się za światem całym. Niepokalane serce Maryi, skarbie łaski i darów Bożych, wstawia się za światem całym. Niepokalane serce Maryi, z Synem swoim cierpiące, wstawia się za światem całym. Niepokalane serce Maryi, źródło pociechy dla serc trapionych, wstawia się za światem całym. Niepokalane serce Maryi, stolicą miłosierdzia Bożego, wstawia się za światem całym. Święta Maryjo, ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za nami. Niech wszyscy doznają Twego wsparcia, którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoją świętą pamiątkę. Amen. Akt oddania i poświęcenia się niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Pani. Matko niepokalana, całą ufność naszą pokładamy w potędze Twojego orędownictwa, w macierzyńskiej dobroci Twojego serca. Posłuszni Twojej woli i poleceniom Ojca Świętego, poświęcamy się Tobie wszyscy razem. Obecnie odnawiamy uroczyście to nasze poświęcenie Twemu niepokalanemu sercu. O przedobra Matko, niech serce Twoje stoi na straży serc naszych. Niech jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach, w naszej parafii. O Maryjo, broń czystości obyczajów, osłaniaj młodzież i dzieci, pobudzaj rodziców do ofiarności, dzieci do posłuszeństwa i karności. Ogniska rodzinne niech płoną prawdziwą pobożnością i trwałą miłością. Sercu Twemu polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym, na drogach życia błądzących, grzesznych, strzeż ich, o Maryjo, i bądź gwiazdą przewodnią dla sierot i ubogich. Z miłości dla Twego serca
Chcemy spełnić wszystkie pragnienia serca Jezusowego, żyć wedle przykazań Bożych, według nauki Chrystusa i Kościoła. Będziemy często duszę oczyszczać z grzechów i zasilać ją chlebem życia. Pomóż nam, o Maryjo, wykonać te postanowienia. Przyjmij to poświęcenie nasze, wyproś łaski konieczne do uświęcenia życia osobistego i rodzinnego. Okaż się nam Matką i prowadź do Jezusa. Amen. Niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie uwielbione święte imię Jego, niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, niech będzie uwielbione imię Jezusowe, niech będzie uwielbione najświętsze serce Jezusowe, niech będzie uwielbiona najdroższa krew Jezusowa, niech będzie uwielbiony Pan Jezus w najświętszym sakramencie ołtarza, niech będzie uwielbiony Duch Święty, Pocieszyciel, niech będzie pochwalona Boga Rodzica, Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone jej chwalebne w niebo wzięcie. Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalony święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała. Dałeś im chleb z nieba, alleluja. Wszelką rozkosz mający w sobie, alleluja. Módlmy się. Boże, który w przedziwnym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
każdym momencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wiebię Ciebie w każdym momencie. O żywy chlebie nasz.